Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj niedzielę, zrobiło się już chłodno. Mamy w domu rano, było 17 stopni, ale jeszcze nie grzejemy. No, dzieciom jest gorąco, chodzą bez skarpetek, w krótkich rękawkach. Ja chodzę w szlafroku i jest za ciepło. Właśnie się tutaj Piotruś bawi swoimi zestawami Lego. Zobaczmy, jak tam na zewnątrz. Jest skarpetina! O, widzicie? Te dwie katalpy, kurczę, jakieś takie marne są. Oby je odratowało. Co chcesz, Piotruś, pokazać? Autko, które sobie złożyłeś? Pokaż autko. To moja jest ulubiona. Tak. Bardzo ładne. Super. Musimy kolejne jakieś zakupić, bo Piotruś to uwielbia. Popatrzcie, jak rozplenice wyglądają. Także tak jakby te kudełki się stały bardziej gęste. I są naprawdę ładne. O. Tylko jak sobie pomyślę, że na przykład mam te kudełki stamtąd ścinać, to nie mam ochoty. Widzicie, jeszcze nie wstawiliśmy kamienia. Nie było pogody sprzyjającej na wstawianie tego kamienia, ale dziura już jest, pewno pełna wody. No ale cóż. I kominek. Kominek już funkcjonuje. Pod kominkiem nie ma w tym momencie nic, bo dzieci się bawią autkami. A normalnie to stoi tutaj kanapa albo fotel. Także bardzo dobrze jest mieć. Bardzo się cieszymy z tej decyzji, bo długo się zastanawialiśmy. Na początku nie mieliśmy mieć kominka, ale jakoś tak w trakcie wyszło, tak rozmawiając ze znajomymi, też z osobami starszymi, to doszliśmy do wniosku, że to jednak dobry pomysł, no bo na wypadek, wiecie co, jakby, nie daj Boże, się przytrafiło, że nie ma ogrzewania, na przykład jest odłączony gaz z jakiejś przyczyny, my mamy ogrzewanie gazowe w tym momencie, czy macie, załóżmy, pompę ciepła, ale no wiadomo, nie ma prądu, no to kurczę, jest w domu zimno i nie da się w ogóle w domu funkcjonować, a tak to przynajmniej tutaj możemy funkcjonować, a zastanawiamy się jeszcze nad wstawieniem kominka do sypialni i wtedy byśmy mieli jakby dwie części domu niezależnie ocieplone. A druga sprawa, kominek to jest super przyjemny. No i myślę, że fajnie byłoby mieć coś takiego właśnie w sypialni, tym bardziej, że on ma komorę zamkniętą, także wiecie, tutaj żaden czad, nic się tutaj nie unosi, dopływ powietrza jest pod podłogą, a tutaj ta rura też nie jest zbyt długa, dlatego tak bardzo się nie nagrzewa pomieszczenie, bo niektórzy robią tak, że tą rurę robią sobie w pomieszczeniu jak najdłuższą, bo ona też oddaje ciepło. Natomiast no, my mamy taką krótką i to w zupełności nam wystarczy. A tutaj majowa półeczka w mojej pokoju. Mam taką, wymyśliłam sobie, że tak będzie wyglądać. Zrobiliśmy taką narożną półkę. I tak, tam są moje domki z mojej kolekcji. Akurat takie pastelowe Maje się bardzo spodobały. Wieniec, który kiedyś tam już zrobiłam. Tutaj Maja dostała takiego aniołka na urodziny od mojej koleżanki. Bardzo ładnego, idealnie tutaj pasuje. Obrazek od wujka dostała też na święta. Jakieś takie domki mam stare, o, płotki, tęcze z action, zwierzątka z jakiejś wyprzedaży i widzicie, ta półka już jest uszkodzona, bo Maja się na niej wieszała, coś tam potrzebowała i taki drewniany napis Maja, takie napisy można sobie kupić na Allegro. Także na razie w ten sposób ta półka wygląda, ja tutaj też staram się zbyt dużo nie dawać ozdób, po to, żeby Maja się, kurczę, nie wspinała. Bo łobuz okrutnie wszystko niszczy. Także czasami to wiecie, sprzątam, no nie ma końca sprzątania, bo co posprzątam, to znowu coś jest albo zniszczone, albo brudne, albo zalane, albo Także wiecie, niekończąca się opowieść, jeśli chodzi o ogarnianie. A tutaj w pokoju Mai, bo aktualnie jest to pokój Mai, kiedyś to była bawialnia, są góry i baloniki, które malowałam na ścianie. Pamiętacie, było to bardzo modne kilka lat temu. Takie robienie sobie właśnie gór, to bierzecie po prostu taśmę, naklejacie, no i malujecie na dwa kolory ściany. Bardzo, bardzo proste, a ładne. No mi się przynajmniej podoba, widzicie, takie dałam baloniki żółte, żeby się coś tam działo. No i tak na razie wygląda pokój Mai. Jeszcze będę wieszać, bo mam, o, za mną mniej więcej. Będziemy wieszać metryczkę, bo robiłam moim dzieciom metryczki, mam takie rysunki i tam jest, wiecie, wypisana waga, wzrost, kiedy się dziecko urodziło, drugie imię, takie rzeczy, nie?
No i po prostu tutaj przeniesiemy, bo urządzamy sobie gabinet. Okazuje się, że to będzie nasz gabinet wspólny, bo na początku miał być tam po prostu jeden komputer, ale się okazało, że czasami musimy pracować obydwoje z domu. No, a nie mamy już miejsca na kolejny gabinet. No, też nie przesadzajmy z tą ilością pokoi w domu, bo po pierwsze, kto to będzie sprzątał, a po drugie, jak się dzieci wyprowadzą, to kto to będzie ogrzewał, no bo duży dom jest fajny, natomiast jest trudny w utrzymaniu ze względu na czystość i drogi w utrzymaniu ze względu na ogrzewanie tego wszystkiego. Także nasz dom jest bardzo dokładnie zaprojektowany i wszystkie pomieszczenia mają przeznaczenie, nawet jak się dzieci wyprowadzą. Także mamy gdzieś głębszy plan na to. Dlatego z tamtego pokoju, który wcześniej był sypialnią dzieci, robimy teraz gabinet. Wstawiliśmy już dwa biurka jednak, chociaż miało być jedno. No i tak to będzie wyglądać. Maja ma na sobie taką piżamkę szkieletora i wiecie co, ona jakby absorbuje światło i jak zgasicie światło, to te kości się świecą. Ostatnio była nawet w przedszkolu w tej koszulce i założyła sobie do tego po prostu spodnie i spódniczkę taką różową, tiulową. Bardzo ładnie to wyglądało, a teraz widzę, że ktoś mi tu chce kominek zepsuć. Kto to jest? No Maja, o nie, nie rób tak, bo sobie owiniesz. Cześć, witajcie we wtorek. Dzisiaj mam okienko pogodowe, jest bardzo ciepło. Biorę się za chwilę za rozsypywanie nawozu tego do roślin kwasolubnych. Tak patrzę, jeszcze budleja kwitnie. Znaczy część z budlei, bo tam były trzy kolory. One tak jakby nie w jednym czasie, ale może w przyszłym roku, bo to był maleńki krzaczek, no wiecie, i tak naprawdę startował w tym roku. Także tak patrzę, muszę to porozsypywać, a jest trochę roboty. Maja tutaj dźwięki dodatkowe robi. Majusia, tu sobie wbijesz w rączkę, popatrz, tu wystają takie ałki. Także idę to ogarniać. No i wstawiono dzisiaj nasz drugi kamień. Widzicie, tak to ma wyglądać. Jeszcze musimy tutaj wsadzić drzewo tak z tyłu i będzie tak o, spływać z góry. Mam nadzieję, że ładnie. Także tak to wygląda. Jeszcze trzeba dzisiaj obetonować. A tutaj drugi kamień. I tak wygląda. Idę go jeszcze obejrzeć. Wymyśliłam sobie również, że chcę drewniane lampy. Myślałam, że tata może utoczy, bo wiecie co, drewniane lampy są strasznie drogie. Czasami nawet i 1000 zł za samą podstawę. Mysiu też. I tutaj kupiłam w Pepco. Akurat byłam w Pepco przypadkiem i trafiły mi się takie drewniane wazony. Weź Majusia Misia, bo już się nagrał. Za 60 zł, to chyba było tak, 60 zł za sztukę. Więc w porównaniu z Tysiakiem to naprawdę niedrogo. I popatrzcie, jakby to wyglądało. Czekaj, kochanie. I tak by to wyglądało po nałożeniu tej górnej części lampy. O. I chcę z tego zrobić faktycznie lampę, bo wiecie co, one mają w środku dziurę. I tutaj można się przewiercić, bo to jest drewno. Przez środek, tutaj zrobić wyjście i włożyć wnętrze lampy. I takie wnętrze lampy kupiłam sobie na Allegro, chyba były po 10 czy po 15 zł. Także to wystarczy przeciągnąć. Tutaj tata jakoś to zamocuje, na pewno będzie miał na to pomysł. I mam gotową lampę i się zastanawiam, czy je malować, czy jakoś ozdabiać, czy je takie zostawić. No ale nad tym się, Majusia, ale nad tym się jeszcze zastanowię, jak będę już miała zrobioną lampę. Witajcie w sobotę. Dzisiaj mamy piękną pogodę, ale jadę z dziećmi na urodziny. Także zbyt dużo nie zdążę dzisiaj zrobić. A zrobiłam też trochę wczoraj. Już wam pokażę, co wiecie, co mąż jest chory, kurczę. I nie mógł mi pomóc. Ja się strasznie uparłam, żeby wsadzić już to drzewo. No i je wsadziłam. Już wam pokażę, jak to będzie wyglądało, jaki to był zamysł w ogóle. No i zobaczymy, co tu będziemy robić, ale prawdopodobnie taki klombik. Także coś takiego. A z tyłu to wygląda tak. Mówicie, bo mam stopę i tutaj jest dobre 40-50 cm piachu. Ale pod nim jest ziemia, także w porządku. Nic się tu nie powinno z tym dziać. Jeszcze trzeba troszeczkę dolać betonu. I będzie w porządku, bo Maja chodzi, słuchajcie, po tych kamieniach. I tutaj jeszcze rozłożyłam włókninę i zaczęłam wysypywać kamienie, ale zaraz jedziemy na urodziny, więc muszę z tym skończyć. I wiecie co, nie wiem co tu wsadzę.
ale coś tu muszę wsadzić z przodu, przed tymi rozplenicami. Co to będzie, nie mam pojęcia. Także to się muszę zastanowić i zorientować. Może jakieś mniejsze trawy jakieś, albo jakieś kwiaty. Tylko takie, żeby ich nie podlewać, bo to będzie problem. A to po prostu zasypiemy i tu będzie trawa na razie. Nie sądzę, żebym tu robiła jakiś klombik czy coś w tym stylu, bo to po prostu nie ma sensu w tym miejscu. O, tutaj dołożyłam kamyczek na razie, ale kamieni na pewno jeszcze będziemy dokupować. Także taka pracowita sobota i w sumie wczoraj jeszcze piątek, tak patrzę, ale nie, już nic nie docinam przed zimą, nic już nie ruszam. Aha, pokażę wam, co się jeszcze stało. Zawciąg mi zakwitł. O, widzicie? Mam takie kępki na razie testowo wsadzone i były w dobrej cenie, bo chyba 5 zł za jedną. Także były naprawdę niedrogie. No i zobaczymy, jak to będzie rosnąć. Bo jak będzie rosnąć dobrze, to w przyszłym roku myślę, że jeszcze tego zawciągu dokupię i po prostu obsadzę całe donice. On ma się troszeczkę powiększyć, więc może nie będzie miejsca na chwasty. Albo nie będą przynajmniej jakoś bardzo przerastać i będę miała taki, wiecie, trawnik z kwiatów. Na zdjęciach to wygląda ładnie. Ale czy tak będzie w rzeczywistości, to tego jeszcze nie wiem. Oj, te moje katalpy, powiem wam, że marnie wygląda ta katalpa uszkodzona. Ale liczę na to, że odchoruję i jakoś to będzie. W przyszłym roku już pewnie jakichś takich radykalnych zmian w ogrodzie nie będzie, tylko kosmetyka tego, co zrobiliśmy. Bo muszę się zastanowić, jak tą część zagospodarować. Bo tutaj mamy taras, tutaj jest niby trawa. Przydałoby nam się miejsce na ognisko i chyba zrobimy je tutaj zamiast tej piaskownicy, bo już Maja i tak z piaskownicy nie korzysta. Więc chyba tą piaskownicę się stąd po prostu zabierze. Na pewno trampolinę musimy stąd zabrać, bo rzuca cień i wiecie co, tam bardzo jest wilgotno wtedy przy tym garażu. I to jest niedobre. Także na pewno trampolina pójdzie w inne miejsce. Także taki vlog, słuchajcie, z tego tygodnia. Jakoś nic wielkiego się nie działo. Wybieramy się do Mandorii na Santago i chyba do Muzeum Techniki w Łodzi. Zobaczymy, jak to będzie, bo mąż jest chory, dzieci powoli, widzę, że katar się u nich zaczyna. Także no, zobaczymy, jakie będziemy kondycji i czy uda nam się pojechać. Jeżeli ten vlog wam się podobał, poproszę łapki w górę i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia następnym razem. Pa! Ożegnam was budną ręką, bo przed chwilą sypałam te kamienie.